Hej, tu Litka z wydawnictwa Albatros. Dzisiaj wracamy do amerykańskiego pisarza Joe'ego Hilla, lubującego się w klimatach horroru i grozy z niemałą dozą fantastyki. Przed Wami książka, która przyniosła autorowi sławę i została uhonorowana Bram Stoker Award, najważniejszą nagrodą z dziedziny literatury grozy. Od 15 września w sprzedaży możecie znaleźć Upiory XX wieku w niezwykle mrocznym wydaniu z okładką autorstwa Dark Crayona. Przyznajcie, że książka przyciąga uwagę i świetnie prezentuje się na półce z pozostałymi wznowieniami Hilla. Upiory XX wieku to zbiór 14 opowiadań, które udowadniają, że ich autor jest jednym z najważniejszych pisarzy literatury grozy XXI wieku. Koszmary, obsesje i niespełnione sny, które ukształtowały XX wiek, najbardziej przerażające stulecie w dziejach ludzkości. Historie, które zjeżą Wam włos na głowie i każą Wam prosić o więcej. Jak ta o dziewczynie młodej, pięknej i martwej, czekającej bez końca w budynku kina pewnego popołudnia 1945 roku. Albo ta o chłopaku, który kiedyś był człowiekiem, ale obudził się jako gigantyczna szarańcza i teraz nie spocznie, dopóki wszyscy w miasteczku nie zaczną trząść się ze strachu, kiedy usłyszą jego śpiew. Lub ta o mężczyźnie zamkniętym w zalanej krwią piwnicy z zabitymi dziećmi i starym telefonem, który wciąż opętańczo dzwoni, choć dawno został odłączony. Upiory XX wieku z pewnością nie umarły, nie stały się nawet przeszłością. Każda z opowieści jest wyjątkowa, a wszystkie razem udowadniają, że talent Hilla nie zamyka się tylko w gatunku horroru. Koniecznie sięgnijcie po Upiory XX wieku. Hill to świetny pisarz z nieograniczoną wyobraźnią, a jego opowieści z pewnością przyprawią Was o gęsią skórkę.